Jesus. Jezus, ja uwielbiam Ciebie, Jezu, na tym miejscu. Dla Ciebie jest cała cześć i cała chwała. Nie ma innego Boga poza Tobą, Jezus. Na Twoje imię wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Tylko Ty, Jezus. Ja modlę się o tych ludzi, którzy słuchają tego poselstwa. Ja modlę się, niech to poselstwo dociera do ich serc. Niech ci, którzy nie słyszą, zaczynają słyszeć. Niech ci, których oczy są zamknięte, zaczynają widzieć. Niech ludzie przyjmują to sercem, a nie umysłem. Ja modlę się o znaki i cuda na tym miejscu. O słowo wiedzy, o słowo mądrości. Do każdego, kto słyszy. Ja modlę się o tych ludzi. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Jest powiedziane, że na Twoje imię wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Tobie wszelka chwała. Tobie wszelka cześć. Nie ma większego ponad Ty, Jezus. Proszę Państwa, gdy Wy tego słuchacie, przybliżyło się do Was Królestwo. Tak jak wtedy, gdy Jezus chodził po ziemi, tak samo i teraz głoszona jest do Was ta sama Ewangelia. Ta sama Ewangelia o Jezusie, o Królestwie i o mocy Bożej. Królestwo przejawia się przez moc, przez to możecie też poznać. Proszę Państwa, ja chorowałam na raka. Zostałam z niego uzdrowiona. Miałam guza w piersi. Mam na to badania, że miałam tego guza w piersi i na to, że zostałam uzdrowiona. Ludzie, tacy jak my tutaj, położyli wtedy na mnie ręce. W imieniu Jezusa przekleli chorobę i zostałam uzdrowiona. Teraz ja kładę swoje ręce na chorych i ludzie są uzdrawiani. Modliłam się o kobietę, która miała guza na kości, na ręce. Po tygodniu przyszła do mnie i powiedziała, nie mam guza. Modliłam się o kobietę, która nie mogła mieć dzieci. Urodziła śliczną córkę, ma roczek. Modliłam się o człowieka, który miał zawał serca i 7 minut miał niedotleniony mózg. Lekarze mu powiedzieli, że mózg obumarł. Powiedzieli to jego rodzinie. Położyliśmy na niego ręce z moim mężem. W imieniu Jezusa nakazaliśmy mu wrócić do zdrowia. Rodzina poinformowała nas, że człowiek ten odzyskał przytomność, wszystko pamięta, mózg jest sprawny. Jeżeli ktoś z Was tu jest chory, jeżeli ktokolwiek z Was potrzebuje uzdrowienia, ma jakąkolwiek chorobę, podejdźcie do nas. Pomodlimy się o Was. Może ktoś związał Wasze życie. Może macie depresję. Może jakąś inną chorobę. Powiedzieli Wam, że do końca życia, że jest nieuleczalna. Nie ma takiej choroby. Ja miałam raka. Zostałam uzdrowiona. Przybliżyło się do Was Królestwo. Jest w tej chwili na wyciągnięcie Waszej ręki. Podejdźcie. Odejdziecie stąd. Zdrowi. To wszystko jest dla Was. Jesteśmy tutaj dla Was. Głosimy tą samą Ewangelię, którą głosił Jezus, gdy chodził po ziemi. Tak samo przejawia się Królestwo. Przez moc, przez znaki i cuda. Wystarczy, że podejdziecie, weźmiecie swój cud. Dziś jest dzień zbawienia dla Was, dziś jest dzień ratunku. Nazywam się Julita Korgol. Kiedyś tak samo jak i Wy. Biegłam za codziennymi sprawami. Bóg w moim życiu nie istniał. Skończyłam studia prawnicze tutaj w Warszawie. Później studia podyplomowe. Myślałam, że gdy zdobędę to wszystko, co oferuje mi świat, to da mi szczęście. Tak byłam nauczona, taki obraz mi też przedstawiono. Ale gdy skończyłam studia i zaczęłam pracować i dobrze zarabiać, okazało się, że wcale wewnątrz mnie nie czuję się szczęśliwa, że ciągle mi czegoś brakuje.
Wyszłam za mąż. Mąż był partnerem w olbrzymiej kancelarii prawniczej. Zatrudniali 200 osób. Niczego mi nie brakowało. Parę razy w roku duży dom, nowe samochody. Urodziłam dwoje dzieci. Ale niestety okazało się, że ani małżeństwo, ani kariera, ani dobre wykształcenie, ani posiadanie dzieci nie zapewnia szczęścia. Wewnątrz mnie czułam pustkę. Zostawałam sama, gdzieś zamykałam drzwi i nikogo wokół mnie nie było, to ja wiedziałam, że wewnątrz mnie odczuwam pustkę i że cokolwiek, co oferuje mi świat, tej pustki nie zapcha, bo ja już wszystko miałam. A Bóg w moim życiu nie istniał. Uważałam, że jest dla ludzi słabych, jakichś takich, którym się nie udało. A przecież ja sama tyle to byłam. Ale nie wiedziałam, co mam zrobić z tą pustką, która niczym innym nie może być zaspokojona. I tak jak wy teraz słyszycie, dotarła do mnie mowa o Jezusie, Jego Ewangelia. Ale ja pomyślałam sobie o Jezusie dla mojej dobrze wykształconej głowy. Ta prosta Ewangelia i mowa o krzyżu Jezusa upłaciła wręcz mojej inteligencji i mojemu wykształceniu. Mówię, ja chyba tego nie potrzebuję. Ale zaczęłam to rozważać, bo w moim sercu na te słowa coś drgnęło. I mówię, jeżeli to jest prawdą, a ja go nie znam, to znaczy, że omija mnie coś najważniejszego. To znaczy, że ja mijam królestwo. To znaczy, że nie doświadczam Jezusa, że nie mam o Nim pojęcia, że siebie postawiłam w miejscu i moje dobre wykształcenie mówi mi tylko, jak mam żyć. Zawołałam wtedy do tego Jezusa, o którym usłyszałam od ludzi, że jeżeli jesteś prawdziwym Bogiem, jeżeli naprawdę istniejesz, jeżeli to, co oni mówią, jest prawdą, a ja Cię nie... To znaczy, że Ciebie potrzebuję. Pociągnij mnie do siebie. Powiedziałam do Niego, tak jak mówicie ludzi, których znacie. Pociągnij mnie do siebie. Potrzebuję Ciebie. Chcę Cię poznać. I dał mi się poznać Bóg. I tak samo możecie poznać Go wy. Wiem, jak to dziwnie dla was brzmi. Dla mnie też tak brzmiało. Ale mówię wam, w jaki sposób doświadczyłam Boga ja. Więc wiem, że możecie doświadczyć tak samo i wy. Na wyciągnięcie waszej ręki. Na słowo z waszych ust. Na pragnienie z waszego serca, podniesione do Jezusa, żeby dał wam się poznać, a da wam się poznać. Poznacie tego, który uratował moje życie i może uratować wasze. Tego, przez którego śmierć została pokonana. Tego, który uzdrowił mnie z raka. Tego, w imieniu którego ja kładę ręce na chorych, a oni są uzdrawiani z najcięższych chorób. Poznacie Jezusa i zostaniecie zbawieni. Przybliżyło się królestwo. Jest powiedziane, że mowa o krzyżu i Jezusie jest mocą dla tych, którzy uwierzą. Ale niestety jest mową głupią dla tych, którzy nie uwierzą. Musicie podjąć mądrą decyzję, zdecydować w swoich sercach. Nie przyjdzie to przez człowieka. Musi przyjść to przez mądry wybór. Przez mądry wybór. Pani do mnie mówi, że wstydziłabym się mówić o Jezusie w tym miejscu. Wstydziłabym się głosić królestwo i mówić o tym, że ludzie są uzdrawiani. Do Jezusa też tak mówili. Dlatego Go ukrzyżowali. Że głosił to samo poselstwo. Dokonujcie mądrych wyborów, z głębi serca możecie zawołać do Jezusa, da wam się poznać. Jeżeli ktokolwiek z was potrzebuje być uzdrowiony, podejdźcie, pomodlę się o ciebie, odejdziesz stąd zdrowy. Być może masz nałogi, być może masz związane życie. Odejdziesz stąd wolny, weź swój cud. To jest twój dzień zbawienia. Na imię Jezus. Wszystko zgina kolano na niebie i na ziemi.
Amen.